Szanowni Państwo, w tej chwili chcielibyśmy wręczyć nagrody z naszego konkursu interdyscyplinarnego. Składał się z trzech części. Pierwsza część to konkurs piosenki patriotycznej, druga część to fotografia o tematyce patriotycznej i trzecia część to część plastyczna pod tytułem Orzeł symbolem wolności. Bardzo proszę laureatów konkursu, zaczniemy od konkursu plastycznego Orzeł symbolem wolności. Bardzo proszę tutaj do nas laureata pierwszego miejsca w kategorii 1-3 szkół podstawowej, szkół podstawowych Ryszarda Kozaka. Bardzo prosimy tutaj do nas. Prosimy również Aleksandrę Augustę, laureatkę drugiego miejsca. Również prosimy Przemysława Fryca, laureata trzeciego miejsca. Bardzo prosimy tutaj do nas. Prosimy o wręczenie nagród pana posła. Bardzo prosimy. Zapraszamy tutaj do nas laureatkę pierwszego miejsca w kategorii klas 4-7 Szkoły Podstawowej. Gabrysię Sikasz, pierwsze miejsce. Izabelę Stępień, laureatkę drugiego miejsca i laureatkę trzeciego miejsca Kasię Margańską. Zapraszam serdecznie. W kategorii drugiej, trzeciej klasy gimnazjum pierwsze miejsce zdobyła Dominika Kicińska. Zapraszamy do niej. Zapraszamy Susannę Sikasz. Zapraszamy również do nas Wiktorię Rzucidło. Prosimy laureatów w kategorii szkół ponadgimnazjalnych. Pierwsze miejsce Kinga Cesarz. Zapraszamy. Prosimy również do nas zdobywcę drugiego miejsca, Adriana Hałkę. Bardzo prosimy również do nas Wiktorię Czajkowską, zdobywczynię trzeciego miejsca. A tutaj drodzy laureaci konkursu fotograficznego o tematyce patriotycznej. I tak, w kategorii szkół podstawowych zapraszamy zdobywcę pierwszego miejsca, Bartosza Palczowskiego. Zapraszamy Nikolę Kubiś i zapraszamy Kacpra Maciąga. Zapraszam serdecznie. W kategorii szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zdobyła Gabrysia Przybyło z Liceum Ogólnokształcącego w Koluszowej. Zapraszamy bardzo serdecznie. Drugie miejsce Konrad Walczowski. I trzecie miejsce Michał Szyter. Bardzo zapraszamy tutaj do nas. I ostatni moduł naszego konkursu, a więc piosenka patriotyczna. Pierwsze miejsce w kategorii szkół podstawowych klas 1-3 zdobyła Julka Kłoda. Zapraszamy do nas. Szanowni Państwo, w kategoriach szkół podstawowych klas solistów, klas 4-7, pierwsze miejsce zajęła Patrycja Miącek. Bardzo zapraszamy do nas. Drugie miejsce Magdalena Surowiec. Trzecie miejsce egzekwo Oskar Kaczor i Aleksandra Szuban. Zapraszamy do ordynatów. W kategorii szkół gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych pierwsze miejsce zajęła Karolina Trojnacka. Drugie miejsce Olivia Nowicka. Trzecie miejsce Dominika Czaja. Szanowni Państwo, i ostatnia kategoria
zawodowy zespół muzyczny i pierwsze miejsce zajął zespół muzyczny ze szkoły podstawowej w Zarębkach w składzie 16-osobowym. Bardzo prosimy o to nagrodę. Drugie miejsce zajął zespół muzyczny ze zespołu szkół technicznych w Kolbuszowej. I trzecie miejsce zespół muzyczny z Liceum Ogólnokształcącego w Kolbuszowej. Thank you.
suknie moje, perły, wieńce z róż, jasne szaty, świetne stroje, to nie dla mnie już. Niegdyś ją stroje róże lubiła, gdy nam nadziei wytryskał strój. Lecz gdy do grobu Polska wstąpiła, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka. Narodowe nucąc śpiewki, widząc szczęścia świt, kiedy mszyła chorągiewki, to ułański cit. Wtedy czas nie kryła szata gotowa, lecz gdy wśród bitwy brat zginął mój, kulą przyszyty w pola Grochowa, jeden mi tylko przystoi. Czarna sukienka, gdy kochanek w sprawie bratniej mściwą niosąc dłoń, przy rozstaniu raz ostatni moją ścisną dłoń. Gdzieś poszedł w strony nieswoje, jeden mi tylko przystoi strój. Czarna sukienka.